Proszę bardzo, psuło. Myślę, że każdy w jakiś sposób rozumie tę instytucję. Zresztą jest to napisane też w tytule, że chodzi o swego rodzaju opiekę, pieczę świętego lub błogosławionego głoszonego przez Kościół nad daną społecznością bądź instytucją życia publicznego. Zacznijmy od źródeł tej instytucji, które znaleźć można już w Biblii, zarówno w Starym, jak i Nowym Testamencie. W Księdze Daniela, pełnej profetycznych wizji o końcu świata, jest mowa o Michale Archaniele, który jako wielki książę jest opiekunem narodu Izraela. Z tego też powodu później został uznany za opiekuna Kościoła. Za to w Apokalipsie Świętego Jana, która w swoim wydźwięku jest dość zbliżona do Księgi Daniela, też jest pełna wizji profetycznych, apokaliptycznych, mowa jest o aniołach, którzy wznoszą modlitwy świętych jako dym kadzideł i o starcach, którzy orędują w pewien sposób za wybranymi. Samo pojęcie patronatu wiąże się też ze starożytnym Rzymem i tamtejszym ustrojem społecznym, kiedy to familia rzymska, czyli podstawowa komórka społeczna, składała się nie tylko z paterfamilias, czyli głowy rodziny i podległych mu bezpośrednio dzieci, wnuków i tak dalej, ale też z jego tak zwanych klientów, dla których był patronem, czyli z osób związanych gospodarczo, politycznie, często wyzwoleńców z jego domu. Przejść możemy już do sfery kościelnej i wykształcenia się tej instytucji patrocinium, czyli jest to łacińska nazwa patronatu. Pierwszych oznak proszenia świętych i błogosławionych o opiekę i szczególnego wyboru tychże świętych można doszukiwać już w starożytności, kiedy to w sposób tak naprawdę naturalny chrześcijanie gromadzili się na liturgii, katakumbach, przy grobach męczenników. Więc owi męczennicy, święci, którzy żyjąc w tym samym społeczeństwie, w którym żyli ich następcy, dali świadectwo wiary, stali się u Boga w pewien sposób adwokatami, można powiedzieć, społeczności lokalnej. Tutaj dobrym przykładem będzie święta Agata z Sycylii, która ginąc męczeńsko pod koniec okresu prześladowań, stała się bodaj jedną z pierwszych świętych, która została patronką jakby nie tylko w tej sferze duchowej, ale też politycznej. Ponieważ niedługo po jej śmierci, kiedy już prześladowania trochę ustały, wybuchła Etna i jej rodzinnym Syrakuzom groziło spalenie podobne do Pompejów. Wtedy lokalna społeczność zdecydowała się na ucieczkę, prośbę o obronę owej świętej. I w związku z tym postanowili płytę nagrobną, która w jej grobie była umieszczona, procesyjnie wynieść do granic miasta. I jak legenda głosi, popioły Etny zatrzymały się przy granicy Syrakus. A Agata została patronką nie tylko Syrakus, ale też całej Sycylii, a przy okazji patronką w pożarach i niebezpieczeństwach naturalnych. Na slajdzie postanowiłem zamieścić fragment wyznania chrzcielnego wiary, popularnego w Kościele Rzymskim, gdzie w ostatnich wezwaniach mówimy: wierzę w święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczeń ciała, zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Warto podkreślić tutaj to świętych obcowanie, czyli
wspólnotę, pewne komunio, które zachodzi między żywymi a umarłymi. Wynikają oni z ustroju samego Kościoła, który łączy żywych i umarłych, a prowadzą do odpuszczenia grzechów i zmartwychwstania ciała i żywota wiecznego, czyli zarówno wspierają nas na tym ziemskim, w tym ziemskim życiu, jak i w tej późniejszej radości niebieskiej. Możemy przejść dalej już do historycznego rozwoju patronatów. Pozwoliłem sobie odwołać się do koncepcji francuskiego mediewisty Jacques'a Le Goffa, koncepcji długiego średniowiecza. Jak wiadomo, uważa się powszechnie, że średniowiecze rozpoczęło się wraz z upadkiem starożytnego Rzymu, a zakończyło się wraz z upadkiem Rzymu Wschodniego, odkryciem Ameryki, wynalezieniem druku. Jednak Jacques Le Goff proponuje trochę inny podział na epoki i wczesną nowożytność, czyli to, co w historii sztuki nazywa się renesansem, barokiem, a nawet wczesnym klasycyzmem, nazywa drugą częścią drugiego średniowiecza. A za całkowite zerwanie z owym medietas uważa rewolucję francuską, która nie tylko wystąpiła przeciwko feudalnemu ustrojowi społecznemu, ale też przeciwko pewnym pryncypiom. Bo owszem, przed wiekiem rozumu zdarzały się sytuacje, kiedy pewna duchowa podstawa średniowiecznego społeczeństwa, czyli wiara katolicka, wiara w uniwersalność była załamywana, ale w powszechnej świadomości raczej istniała pewna wspólnota, co też podkreślała na przykład jedna liturgia, opublikowana tak naprawdę dopiero podczas Soboru Trudenckiego, który jest już współcześnie uważany za wręcz apogeum renesansu. Zaczynając więc ten historyczny rozwój, warto wspomnieć czasy karolińskie, kiedy to właśnie pojawienie się owej uniwersalnej koncepcji politycznej, gdzie cesarz zachodni ma być pewnym czynnikiem jednoczącym wielonarodowe imperium. Warto zauważyć, że dwór cesarski potrzebował patronów, którzy będą również spajać tę społeczność, żeby nie opierała się tylko na osobie cesarza, który jakikolwiek by nie był, jest śmiertelny. Dlatego zaczęto publicznie niektórych świętych czcić bardziej. Najczęściej byli oni jakoś związani, czy to z domem panującym, czy w jakiś sposób z cudami dziejącymi się w domu panującym. Warto też zauważyć, że w XIII wieku dokonano beatyfikacji samego Karola Wielkiego. Co prawda jest ona obecnie wątpliwa, gdyż została dokonana przez antypapieża, ale jednak istnieje pewien polityczny związek między ową beatyfikacją a próbami uniwersalizacji. Tutaj warto też przejść do drugiego z renesansów, drugiego średniowiecza, czyli renesansu ottońskiego, kiedy to Otton Wielki bardzo szybko zatroszczył się u papieża Sylwestra o kanonizację świętego Wojciecha, którego zresztą dzisiaj byśmy wspominali, gdyby nie oktawa Wielkiej Nocy. Tak naprawdę przyjaciel cesarza był doskonałym argumentem za jego koncepcją czterech narodów zjednoczonych pod rządami cesarza, gdyż pochodząc ze Słowiańszczyzny uczył się w Niemczech, następnie został duchowo wyświęconym duchownego we Włoszech, więc łączył już trzy z czterech części imperium. Dodatkowo był misjonarzem, który wspierał w ten sposób misję cesarza niesienia cywilizacji na tereny wschodnie, gdzie jeszcze panowało pogaństwo. Na slajdzie widzimy cytat świętego Polikarpa ze Smyrny. Nie jest to co prawda przedstawiciel średniowiecznego kościoła, jednak myślę, że dobrze oddaje sposób rozumienia świętych w tamtym okresie. Nawet bardziej po tych okresach renesansu,
kiedy to obecnie mówimy o prerenesansie, ale tak naprawdę właśnie był to pewien kolejny etap długiego średniowiecza, kiedy to postawiono w duchowości, w tak zwanej devotio moderna, bardziej na jakiejś osobistej relacji, pewnym stopniu indywidualnym stawaniu przed Bogiem, niż na ceremoniach i publicznym kulcie. Oczywiście nie był on odrzucany w żaden sposób, ale stanowił pewną przeciwwagę. Tam zresztą były problemy później, szczególnie w Niemczech i w Niderlandach, i właściwie wtedy też Niemczech, z beginkami, begardami, ale to jest zupełnie inny temat, na który niestety nie mamy czasu. Warto jednak przejść do epoki baroku, kiedy doszło do pewnej teatralizacji życia, szczególnie widocznej na przykład w Wersalu, która również nie ominęła kultu świętych. W renesansie właśnie wykształciły się pewne wyśmiewane później, czy to w wieku XVIII czy XIX formy kultu świętych, gdzie każdy święty nie dość, że miał jakieś legendy mniej lub bardziej prawdopodobne, to z jego wspomnieniem, świętowaniem tego dnia wiązało się wiele zwyczajów, obyczajów, często łączących ortodoksyjną wiarę z pewnymi formami podejścia ludowego, jeśli można tak powiedzieć, które niekoniecznie przejmowało się ortodoksją, bardziej to, co pozostało w pewien sposób w mentalności jeszcze z czasów, czasami przedchrześcijańskich, było mieszane z tym, co chrześcijańskie i powstawały różne formy, o których później w XIX wieku pisali antropologowie. Do tego możemy teraz zresztą przejść. Problem jest taki, że niestety źródeł do historii społecznej w tamtych czasach nie mamy zbyt wielu. W związku z czym można powiedzieć, że jesteśmy skazani na domysły, na pewne reinterpretacje dokonywane przez badaczy. Tutaj dobrym przykładem będzie, trudno powiedzieć, czy odkryta, czy bardziej wymyślona przez Frazera w Złotej Gałęzi msza świętego Neracjusza, czyli w pewien sposób obrządek, który miał parodiować katolicką mszę z wszelkimi dziwactwami pod tytułem czarna hostia, krew kota i tego typu pomysły, które prawdopodobnie były po prostu wymysłem XIX wieku. I pewnego stosowania metod ścisłych do historii społecznej, do społecznej bytności człowieka, której nie da się tak łatwo zamknąć w jakichś ramach matematycznych czy nawet przyczynowo-skutkowych, gdyż, jak wiemy, często wydarzenia będące nawet w jakiejś korelacji niekoniecznie są prostą przyczyną i skutkiem. Przejdźmy może do instytucji patronatu w Polsce. Tak naprawdę Kraków jest w tym wypadku chyba najlepszym przykładem, bo widać na Starym Mieście wszystkie etapy tego rozwoju. Zaczynając od XV wieku i sprowadzenia w relikwii świętego Floriana, którego to Zbigniew Oleśnicki ogłosił patronem Królestwa wraz ze Stanisławem ze Szczepanowa, Wojciechem już wspomnianym, Wacławem. O tych właśnie czterech świętych pisał Jan Długosz w swoich rocznikach, które to cytat widzimy na prezentacji. Warto wspomnieć o tym, że z czasem coraz więcej świętych było nazywanych patronami królestwa. Zaczynając od świętego Kazimierza Jagiellończyka, przedstawiciela dynastii panującej, który dość szybko został kanonizowany i ogłoszony patronem przede wszystkim Litwy,
ale ze względu na związki między tymi dwoma państwami, tymi dwoma organizacjami, organami właściwie jednego państwa w pewnym momencie, stał się też patronem Polski. W XVII-XVIII wieku dochodzili kolejni patroni, co w pewien sposób prowadziło do inflacji tego kultu patronów, bo było ich bardzo dużo i tak naprawdę co dwa tygodnie było święto patrona, co nieco zaburzało ten system patronalny. Warto też wspomnieć, że w XVII wieku za panowania Wazów król Zygmunt III postarał się u papieża, co udało się dopiero skutecznie Wazowi IV, o translację świąt patronów szwedzkich do Polski. I tak naprawdę do XX wieku obchodzono w Polsce święto świętych patronów Szwecji ze względu na postępującą protestantyzację, która akurat w Szwecji przebiegała dość gwałtownie. Przejdźmy może do sposobu wyboru patrona, gdyż jest on, może być czerpany z wielu źródeł. Czy to z miejsca życia, jak w przypadku świętej Agaty, o której już była mowa, czy w związku z legendami i cudami, jak na przykład ze świętym Jakubem Większym i jego podróżą do Hiszpanii, która może przez źródła nie jest w żaden sposób oświadczona, ale w postaci relikwii i pewnego przekonania ludu jest utwierdzona. Jeśli chodzi o relikwie, to one również często stają się powodem wyboru patrona. Tak może być na przykład w przypadku Wenecji i świętego Marka, którego relikwie znajdują się w tej bazylice. Czasami przeważały też względy polityczne, jak na przykład ogłoszenie Najświętszego Zbawiciela, patrona krakowskiego Salwatora, co było związane z próbą uczynienia z Krakowa pewnego rodzaju wschodniego akwizgranu, gdzie istniała również triada kościołów Matki Bożej, świętego Wojciecha i Najświętszego Zbawiciela, tak jak w Krakowie, gdzie mamy Bazylikę Wniebowzięcia, kościół świętego Wojciecha na Starym Rynku i właśnie kościół na Salwatorze. Często też wybór patrona bo na cały czas opiera się na jakimś historycznym kulcie, jak na przykład z powiatem jaworskim, który niedawno obrał na swojego patrona świętego Michała Archanioła, a to w związku z tym, że powiat jaworski znajduje się w dawnym województwie ruskim, którego święty Michał był patronem, tak jak całej Rusi zresztą. Myślę, że pokrótce warto wspomnieć, co daje tak naprawdę obecnie instytucja patronatu, a są to przede wszystkim zmiany w liturgii, to znaczy odpowiednie podwyższenie rangi obchodów i używane teksty. To widać w Polsce, gdzie obecnie obchodzi się uroczystość świętego Wojciecha, świętego Stanisława i Najświętszej Marii Panny Królowej Polski, dawnej korony, Królowej Korony Polskiej, i święta świętych Andrzeja i Stanisława, Andrzeja Boboli i Stanisława Kostki. To są właśnie pierwszorzędni i drugorzędni patroni Polski według nowych przepisów. Co też jest dość ciekawe, gdyż przepisy liturgiczne mówią o jednym możliwym świętym, tym pierwszorzędnym i drugorzędnym. Ważna jest też instytucja ta ze względu na odpusty, gdyż niektóre z punktów wykazu odpustów Enchiridionu są związane z uroczystościami ku czci patrona miejsca, kościoła i tak dalej. Uroczystość patrona sprawia też, zwalnia też z dyscypliny postnej, czy to w piątki, czy podczas Wielkiego Postu. Tak, już kończę. Ważne też jest znaczenie duszpasterskie takiej osoby. We współczesnej Polsce istnieje możliwość ogłoszenia patrona czy to gminy, czy powiatu, czy województwa. Ciekawa jest procedura wyboru, kiedy to wniosek potwierdzony z badania opinii publicznej ewentualnym prowadzi do uchwały intencyjnej, w której decyduje się o wystosowaniu prośby do Watykanu o ogłoszenie patrona. Następnie odbywają się rozmowy ze stroną kościelną. Wtedy to strona kościelna albo decyduje się na ogłoszenie patrona, albo z tego rezygnuje i zostaje prowadzona ewentualna uchwała o przyjęciu danej osoby za patrona. Głosowanie musi być jawne
gdyż sądy zdecydowały, że nie narusza to wolności sumienia. I to będzie na tyle, niestety nie zdążę reszty. A o przyszłości będzie można poznawać w dyskusji. Dziękuję bardzo.